Elo, elo, elo! Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym 85. odcinku serii z Farminga 22 zajmiemy się żniwami rzepaku. Te dzisiejsze żniwa będą jednak troszeczkę inne, bo będę używał innego kombajnu. Zazwyczaj u mnie na kanale widzieliście, jak kosiłem wszystkie pola kombajnem firmy Case, właśnie tym, który jest przede mną, a ja w dzisiejszym materiale postanowiłem, że użyję kombajnu legendarnej polskiej firmy, czyli Bizon. Tak, będziemy właśnie kosić dzisiejszy rzepak Bizonem. Więc co, moi drodzy, jeśli taki materiał wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze, ponieważ jest to mega ważne. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o dzwoneczku, wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.kondi i na mojego Twittera, to jest Kondicjusz. Więc co, teraz właśnie chyba już sobie przejdę do pokazania moich pól, te, które w dzisiejszym materiale będę kosił. Tych pól chyba jest, tak wydaje mi się, że 5 lub 6, więc jak dzisiaj sobie zakupię bądź wypożyczę tego właśnie Bizona, to właśnie no będę musiał trochę pokosić nim, bo jednak taki Bizon to ma mały header i będzie trochę pracy. Ale nigdy nie kosiłem Bizonem, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, tu mamy jedno pole, tu mamy drugie pole, tam mamy jeszcze dwa na pewno i tam jeszcze jest trzecie. Czyli łącznie mamy 5 pól, więc teraz sobie już przejdę do tego, żeby sobie pójść, albo sobie już podjadę do sklepu. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że w poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak zakupić sprzęt leśny. Tak, jak zakupiłem sprzęt leśny, to wam właśnie pokazywałem. Ten sprzęt leśny tam nadal stoi, tam właśnie podjadę i wam to zaprezentuję. Oj, to jest jakiś lag mały był, co nie? Mam nadzieję, że nic to nie wpłynęło na odcinek. Dobrze, mniejsza o to. Idziemy sobie właśnie tam na tamto pole. Tutaj co mamy? Aha, tu mamy jeszcze piękne ziemniaki, które będę musiał oczywiście niedługo pozbierać, ale oczywiście będziecie widzieć z tego odcinek w przyszłości. Dobrze, tu mam właśnie te moje maszyny, które zakupiłem sobie w poprzednim materiale. Więc teraz sobie już pojadę do tego, do sklepu, żeby móc sobie zakupić właśnie tego Bizona. Nigdy, tak jak wam wspominałem, nigdy nie używałem Bizona i jestem mega ciekawy, czy to jest duża różnica. Czy to jest takie same jak na przykład ten mój case'ik? No, mam ten swój case, ten kombajn firmy Case. No i on jest no, taki fajny już dosyć. Nie jest jakiś mega full wypas typu, no nie wiem, jakiegoś tam New Hollanda, bądź nie wiem, czy John Deere robi. John Deere chyba robi kombajny. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Mogę się mylić. Ale okej, przejdźmy sobie już dalej. I zważywszy na to, że jednak jest to taki znak rozpoznawalny polskiej gospodarki i w ogóle jakiejś tam motoryzacji, to jednak chciałbym wam pokazać, jak u mnie na kanale właśnie używam tego. Nie, John Deere, chyba mówiłem, że John Deere. Dobrze, no i teraz jak widzicie, mamy tutaj tego Bizona, firma FMZ, tak, Bizon Super Z056. No jest to taki chyba najmniejszy Bizon, bo później są jeszcze kilka wersji takich większych i jest właśnie bez kabiny. Ale tam nieważne, ważne, że jest fajny, ładny Bizon, szerokie opony, czy jak to sobie robimy. Wiecie co, moi drodzy, chyba weźmiemy sobie te szerokie opony, bo co to zmienia, a może... albo w sumie, nie wiem właśnie. Weźmy sobie tak, bo to i tak nie robi dużej różnicy. I te opony niech będą firmy... To są Micheliny, a te są z tego co nie? Te Micheliny są większe. Dobra, to weźmy sobie Micheliny, kup, ok, zakupię sobie go, bo mi tam wielkiej różnicy nie robi, nawet tu jakieś osiągnięcie mam. Dobrze, oprócz tego jeszcze oczywiście muszę sobie kupić header. Header sobie kupię, moi drodzy, tutaj do zboża. Oczywiście wiedzieliście o tym, że taka ciekawostka, wiedzieliście może o tym, że wychodził nawet taki Bizon, który miał... O kurde! Jest ten fajny dźwięk silnika. Tak mi się zawsze podobał ten dźwięk silnika. Ja ogólnie na wsi mieszkam, więc w swoim życiu widziałem dużo właśnie Bizonów. I zazwyczaj jak tam gdzieś jestem na wsi, to zawsze widziałem Bizony. Jest to jednak takie coś... Oj, jakieś silniki małe. Jest taki no, po prostu znak rozpoznawalny. Coś, co zawsze... Jeszcze 60-ka.
albo capek. No to też jest takie mega rozpoznawalne, ale zazwyczaj ludzie też mówią o tych bizonach i o ursusie i w ogóle, a taki bizonik to jest naprawdę piękny, kurka wodna kombajn i fajnie się go używa. Normalnie jakbym chciał jechać kombajnem, to wiadomo, trzeba mieć uprawnienia, a w farmingu wyrąbane w to każdy ma uprawnienia, więc jest to mało istotne. Więc zaiste będę mógł sobie już od razu przejść do tego koszenia, do koszenia właśnie tego rzepaku. I chciałem wam dopowiedzieć właśnie ten fun fact, bo chyba nie dopowiedziałem go, że był taki bizon, który miał możliwość właśnie koszenia kukurydzy. To był chyba taki największy bizon, taki gigant, to miał właśnie taką możliwość, jeśli ktoś nie wiedział o tym. Zostawcie łapkę w górę i suba za taką ciekawostkę. Dobrze, ja tutaj mam kolę, napiję się oczywiście, czekajcie. O, dobra, cyk, jest kolka. Patrzcie. Zdrówko dla was. W ogóle ten odcinek nagrywam o godzinie 1:20. Jeśli oglądacie jeszcze do tego momentu, to napiszcie komentarz 1:20. W sensie 01 dwukropek 20. To przypnę wam serduszko na 100%. Dobrze, już idziemy tutaj dalej. No powiem wam, że naprawdę ten bajzon jest przeładny. Jeszcze jest taki klimat, kurka wodna. No i tak to właśnie wygląda. W sensie nie chciało mi się czekać, bo ja nawet nie wiem, czy bym nagrywał serię z takiej polskiej gospodarki. Bo najczęściej na polskich gospodarkach nie widzimy jakichś takich mega nowoczesnych maszyn i to wszystkiego. Zazwyczaj to są jakieś takie maszyny, które odstają trochę od tam takich maszyn typowo zachodu, na przykład z zachodu, jakichś tam Francji, z Niemiec, skądś, bo tam naprawdę te gospodarki są nieźle zmodernizowane i tam maszyny niektóre są bardzo dobre i wszystkie gospodarki są wyposażone. W Polsce czasami się trafiają takie typowe, że jakieś same Ursusy i sam Bizon. No a wiecie, też nie chce mi się czekać, bo jednak jest to fajne odcinek, takie fajne takie rozróżnienie, tak można powiedzieć, nie w sumie. Czy coś takiego innego, wiecie o co chodzi. Dobrze, bo tu jest rzepak, a z rzepaku nie ma somy, więc nawet nie muszę sobie klikać tutaj tego pokłosu. Co nie? No właśnie, ładnie dostępna. Dobrze, więc zacznijmy sobie z tym rzepakiem. Jestem ciekawy, jaka tu jest pojemność tego bizona. Czy to jest jakaś taka większa pojemność, czy jaka to jest? Okej. Okay. Wydaje mi się, że może być z 5000 litrów. Albo nawet mniej, albo 4000. Coś koło tego. No nie jest jakiś to oszałamiający wynik, ale zawsze coś. Ważne, że to że nie jest na przykład 1000 litrów, bo wtedy to była dopiero masakra. Dobrze, lecimy sobie dalej teraz. Co jeszcze chciałem wam ogólnie powiedzieć takiego ciekawego? A, dokładnie nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi. Prawdopodobnie on się pojawi we wtorek bądź w czwartek. Tego nie jestem pewny, ale na pewno w tym tygodniu właśnie chyba od 3 lipca, co nie? Tak, 3 lipiec i tam do 10. Na pewno się pojawi ten odcinek właśnie tutaj z bizonem. Następny odcinek to będzie prawdopodobnie związany albo z drzewem, albo z zwierzętami lub z jakąś orką. A tu się jeszcze zobaczy. Dobrze, więc teraz już przechodzimy dalej. Już sobie dokończę te pole. Też tak troszeczkę nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, bo jednak koszenie... W sensie wiecie, nie? Oczywiście nie muszę wszystkich pól kosić właśnie tym bizonem. Na rzecz odcinka tylko mogę skosić sobie tym bizonem, a reszta mogę tym swoim case'em skosić. Ważne, żeby pokazać właśnie, żeby taki fajny klimat, trochę inny odcinek. Takie rozróżnienie trochę tego wszystkiego. No i o to mi właśnie chodzi. Żeby nie było cały czas, że tylko ten case'em, a tu cyk, piękny bizon. Jeszcze kurka wodna, takie zahaczenie o polską motoryzację, o polskie gospodarstwo. To jest fajne i to się ceni, mówię, o to chodzi. Dobrze, lecimy sobie dalej. Jeśli ktoś nie oglądał mojego odcinka w niedzielę, który dodałem właśnie w tą niedzielę, która była, to polecam obejrzeć, był to odcinek z giełdy, bardzo się namęczyłem nad nim. Z montażem, z całym nagraniem, z wszystkim, więc fajnie, by się tam też zostawili łapeczkę w górę, o, tutaj ominąłem.
Wolę to od razu wziąć niż później. Niż później chcę tu jeszcze znowu podjeżdżać, bo tutaj to jest takie trochę nudne. Okej. Okay. Jest tutaj dalej bez. Halo, trójeczka. Dobrze, jestem po Maciek. Więc lecimy dalej. Bez tutaj zbędnego gadania. Jutro jeszcze do pracy idę na 7, bądź na 8, jeszcze się zobaczę, o której wstanę. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, że niedługo się pojawi odcinek jakiś z CS-a na moim kanale. Nie wiem, czy to będzie z otwierania kapsuł, bądź z takiego jakby pokazania mojego ekwipunku w CS-ie, bo mam na serio mega przekozacki ekwipunek w CS-ie, który no jest trochę warty i dlatego chciałbym wam go pokazać. Ale to wiecie, to wszystko też w przyszłości, na takie odcinki przyjdzie czas. Przez tyle mam wiele różnych kurka wodna, różnych takich inspiracji do nagrywania i pomysłów, że to jest, wy sobie sami nie zdajecie z tego sprawy. Takie materiały będą się pojawiały, które rozwalą wam głowę. No, w sumie tyle. Dobrze, lecimy dalej. Bez zbędnego gadania. Chciałem się w tym odcinku zmieścić w 15 minutach, bo ostatni materiał z zakupu sprzętu leśnego trwał aż 20 minut, tak moi drodzy? No to był najdłuższy odcinek chyba prawdopodobnie z Farminga 22 na moim kanale, więc no wiecie, nie może być cały czas tak dużo tych długich odcinków. Dobra. Jestem tak prawdopodobnie 15 minut, więc też no i dosyć długi, ciekawy z pokazaniem właśnie tutaj całego bizonika. Bo tu bizon jest najważniejszy. Właśnie w tym odcinku trzeba pokazać tego bizona. W ogóle sprawdzałem, nie wiem, czy mogę powiedzieć taką całą historię tych bizonów. To najciekawsze jest to, że jest kilka wersji tych bizonów. I że on w tamtym czasie, kiedy był produkowany, chyba tam od roku, nie wiem, którego, 94 albo 92 do 2004 roku, był to kombajn, który rywalizował z jakimiś tam właśnie kombajnami firmy John Deere albo Deutsche Farm, jak dobrze pamiętam, i chyba jeszcze z kombajnami firmy New Holland, więc no było to coś takiego fajnego, tylko no niestety i niestety właśnie ta firma, czyli nie pamiętam dokładnie tej nazwy, chyba WD-MDZ jakoś tak, no niestety, ale skończyła swoją produkcję w 2004 roku, czyli wtedy, kiedy się urodziłem. Taka ciekawostka kolejna. Dobra, lecimy dalej i jeszcze jest taką jedną ciekawostką, że nawet takie kombajny były importowane do Brazylii. Widzieliście o tym? Jeśli nie, to stawcie łapeczkę w górę, bo to jest mega ważne, moi drodzy. Okej, lecimy dalej. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że będzie odcinek, a to już chyba wam mówiłem, że będzie odcinek z Fame MMA. Oj, już mam pełny ten, co nie? Dobra, to sobie cofniemy. Więc muszę szybko tu podjechać sobie moim jakimś traktorkiem, nie będzie ten. Dobra. I powiem wam, że no fajna jest taka praca takim bizonem. Ja pamiętam, że możliwe, że raz tam, nie wiem, czy to chyba mogę powiedzieć, ha, chuj z tym. Jak ktoś, bo ja miałem jakieś gospodarkę, tak się przyznam szczerze, jak wam mam powiedzieć, znaczy ja, no moi rodzice mieli, ale no gospodarka dla mnie taka mała nie ma sensu w ogóle, jakbym miał szczerze powiedzieć. No i mieli właśnie gospodarkę i ja pamiętam, że jak tam, my nie mieliśmy takiego kombajnu, niestety. Ale jakiś tam, nie wiem, czy ktoś z naszej miejscowości, czy sąsiad, czy ktoś właśnie miał kombajn, to kosił u nas i czasami no udawało, nie wiem, właśnie nie chcę skłamać, bo wydaje mi się, że na pewno na tych schodkach tutaj czasami sobie znaczy stawałem, albo tutaj do góry troszeczkę podchodziłem. W środku chyba też byłem kilka razy, jak dobrze pamiętam. I ogólnie no jest trochę inny, bo wydaje mi się, że ten header był trochę inny w tym jak ja byłem. Ziegler Harvesting. Ciekawe, fajne. Dobra, prawdopodobnie muszę kliknąć, o, tak, i kamera, w ogóle ta rura tak samo się fajnie wysuwa. To jest w ogóle dla mnie niesamowite. To jest ciekawy efekt, który pozostanie ze mną do końca życia. Okej, okay, okidoki, dobra, teraz z tej strony. Oj, czy to się uda? Dobra, wysypuje się. Dobrze, a ja się prezentuję rzepak. I co, moi drodzy, ja w tym momencie, jak sobie wysypię to wszystko, pojadę sobie oczywiście tam. No i będę kończył ten odcinek, no bo nie widzę większego sensu, żeby ten odcinek właśnie nagrywać dalej, bo cały czas będę kościł właśnie ten rzepak i będę, znaczy
cały ten schemat koszenia rzepaku to pewnie znacie, więc no nie ma sensu, żebym wam to dalej pokazywał. A całego bizona, czyli główną atrakcję tego odcinka, już wam pokazałem. Bizon jak bizon, bardzo ładny kombajn. Imo, tak kolorystycznie i w ogóle, tak mechanicznie przezarąbisty jest ten bizon. Ja słyszałem, że w tych bizonach były też mega eleganckie silniki. Te silniki to była klasa wyższa i że za te silniki, kto je wymyślił, to powinien dostać nagrodę Nobla, ale nie wiem, czy to jest prawda. Możecie mnie poprawić w komentarzach, moi drodzy. Może kiedyś się pojawi odcinek z koszenia na dwa bizony, ale to jeszcze się zobaczy. Dobrze, chodzimy sobie. Jak widzicie, tak się prezentuje właśnie ten bizonik. Ja w tym odcinku będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie oczywiście o teczce w górze, bo będę wtedy widział, że wam odcinki się z farminga podobają. Nie zapomnijcie o subskrypcji i o dzwoneczku. Wpadajcie na mojego Twitcha, Twitter Kondi i na mojego Twittera, to jest Kondicjusz. Życzę wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności, w której oglądacie ten odcinek. I widzimy się w następnych materiałach. Miałku, miałk, miałku, miałk. No to kwa, no, moi drodzy. No, cześć.